Bądź mną. Kurier Rexe. Dzień ciężki jak podbródek kalisza. Ostatnia paczka. A chuj tam. Wezmę po drodze, jak będę wracał z firmy do domu, bo blisko mnie. Jadę. Biorę paczkę i dzwonię do pani Teresy. Nie otwiera. Może jest w kościele albo z innymi staruchami opierdala dupę wszystkim dookoła. Trudno, JPG. W końcu w domu robisz sobie kanapkę z salcesonem i zasiadasz przed lapkiem. Palce już śliskie, a na startowej masz stronę o niewiadomych chomikach. Ktoś dzwoni. Kurwa mać, MB3. Halko Anon, słuchaj, bo ty masz dostawczaka, a mi trzeba przewieźć pralkę. No dobra, ale za flaszkę żyta. Bierzesz paczkę dla Teresy, idziesz do garażu, wchodzisz do fury. Kurwa macica, znowu syf jak w rządzie. Wypierdalasz papiery po maku i odpalasz furę. Jazda do kolegi, zajęło ci do godziny. Wracasz i takie nagłe olśnienie. Zapomniałem dostarczyć Teresie paczkę. Została na blacie w garażu. Trudno. Jutro dostarczysz. Bierzesz pudło i coś ci nie pasuje. Coś jebie. No kurwa, ale sztynks. To wbrew zasadom, ale chuj. Otwierasz. WTFJPG. W paczce jest kot. Kurwa, kot! Ale zdech. Ale lipa, zajebią mnie. Allegro.pl, szukasz podobnego. Znalazłeś, ale 50 km od domu. Rano od razu jedziesz po sierściucha. Udało się. Idziesz do Teresy. O ty kurwiu, ile to się dostarcza? Nie moja wina, pani Teruniu. Starucha otwiera paczkę. Co to kurwa ma być? A to ja nie wiem. Miał być martwy. Co? No córka wysłała mi kota, bo chciała, żebym go pochowała w ogródku. Co? No tak, a ten jest żywy. Ja nic nie wiem, taki dali, taki wiozłem. Podpisać proszę. To uczucie, gdy latałeś jak pojebane, żeby kupić kota, bo myślałeś, że odjebał Wodeckiego w twoim garażu.